Po polsku. Złożył również petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji polskich rodziców. Jeżeli to się uda również wprowadzić na tak zwane forum rozmów polsko-niemieckich oficjalnych, to rozwiążemy ten temat, ale tu trzeba pilotować i pilnować tych spraw. To teraz jedyna nadzieja polskich rodziców. Jak dotąd ich interesów nie chciała bronić polska ambasada, choć postępowanie niemieckich urzędów w jawny sposób łamie postanowienia traktatu polsko-niemieckiego. Urzędy powołują się jednak na precedensowy wyrok niemieckiego sądu, który 6 lat temu po raz pierwszy zakazał Polakowi rozmawiać z dziećmi w ojczystej mowie. Nie miała żadnej opinii ani językoznawcy, ani lekarza o jakiejkolwiek szkodliwości dwujęzycznego wychowania dziecka, ale wypowiedziała się, że taka opinia istnieje i na podstawie tej nieistniejącej opinii zabroniła mi właśnie rozmawiać z dzieckiem po polsku i widywania dziecka. Nie chodzi jednak tylko o zakaz rozmawiania z dziećmi po polsku. Polscy rodzice, tak jak Lilia Jachimsen, po rozwodzie niemal automatycznie tracą prawa rodzicielskie. Jej córkę wychowuje teraz ojciec, który ma na koncie wyrok za znęcanie się nad nią. W ogóle nie chodzi o dobro dziecka. Chodzi o to, żeby zatrzymać ręce do pracy w Niemczech, ponieważ przyrost naturalny w Niemczech jest ekstremalnie mały. No i przede wszystkim, żeby nie pozwalać naszym dzieciom, które są naprawdę bardzo inteligentne i bardzo szybko mogłyby się rozwijać dalej, nie pozwalać, żeby studiowały, czy nie daj Boże, żeby jeszcze wyjeżdżały za granicę. W innym przypadku dziecko trafiło pod opiekę ojca, pedofila z wyrokiem sądu. Nierzadko kończy się tak, że dziecko jest później zabierane z rąk niemieckiego rodzica i umieszczane w domu dziecka. Polski rodzic dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy dostanie rachunek. 2000 euro za każdy miesiąc pobytu w takiej placówce. Jeśli będzie starał się odzyskać dziecko, ryzykuje, że zostanie ono adoptowane przez niemiecką rodzinę. Karolina Słotwińska, Puls Dnia.